Panie Boże, dziękujemy Tobie, że możemy czytać Twoje Słowo. Modlę się, abyś je błogosławił. Dziękuję Ci, że jesteś wierny. Twoja wierność objawia się tym, że dajesz swojego Ducha Świętego. Prowadź nas, Panie. Amen. Są takie sytuacje w życiu, na przykład jesteście na wycieczce i stajecie przed jakąś przeszkodą. Jest rów do pokonania, w rowie woda albo błoto. Stajesz i myślisz, skoczyć, nie skoczyć. Wyląduje po drugiej stronie, czy wyląduje w błocie. No jest takie polskie powiedzenie, ryzyk fizyk, tak? Ryzyk fizyk i co? Ryzykujemy i skaczemy, czy zawracamy. Jest jeszcze takie inne powiedzenie też, które obrazuje tą sytuację, raz kozie śmierć. Tak? Mówimy raz kozie śmierć i co? I skaczemy, tak? Albo w błocie lądujemy, albo po drugiej stronie. Zacząłem tą ilustrację, ponieważ dzisiejsze moje kazanie jest z kategorii ryzyk fizyk. Mam nadzieję, że nie z kategorii raz kozie śmierć. Ryzyk fizyk. Temat mojego kazania, co z Izraelem? Gorący temat, budzący emocje, często skrajne. A więc najpierw kilka takich rzeczy statystycznych z Biblii. Słowo Izrael występuje w Biblii 1259 razy. W 5 odmianach. Już tych odmian nie będę podawał. Oznacza to, że w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej praktycznie na każdej stronie. Statystycznie oczywiście. Więc nie jest to temat marginalny. Nie jest to temat poboczny. Nie jest to temat zupełnie nieważny. Ma on swoje znaczenie, ma swój ciężar gatunkowy. Zauważyłem coś takiego, że w chrześcijańskim stosunku do Izraela, w chrześcijańskiej interpretacji Izraela możemy wyróżnić takie dwa skrajne stanowiska. Dwa skrajne stanowiska. Czyli najpierw mówimy o jednej części, czyli jednym jakimś ramie i po drugiej stronie mamy drugą ramę. Więc pierwsza rama to jest taka. Izrael to naród wybrany, szczególny, inny niż wszystkie narody. Należy go błogosławić. Po drugie, należy go błogosławić. Po trzecie, należy go błogosławić. Po czwarte, nie zadawać pytań, zwłaszcza tych trudnych, niewygodnych, lecz błogosławić. To jest pierwsze stanowisko po jednej stronie. Po drugiej stronie jest stanowisko drugie. Izrael odrzucił Chrystusa, a więc Bóg odrzucił Izraela. Dzisiaj Izrael nie ma znaczenia, liczy się jedynie Kościół. Nie ma potrzeby się tym tematem w ogóle zajmować. Więc mamy dwa takie skrajne stanowiska, jak powiedziałem, które wytyczają nam ramy, w których porusza się Kościół. Kościół porusza się między tymi dwoma ramami. Jeśli chodzi o Kościół, to nie jest nic nowego, że Kościół operuje skrajnościami, bo tak było od starożytności i tak jest do dzisiaj. I Kościół lubi się gdzieś lokować w swoich poglądach po której stronie. Albo w tej strony, albo z tej strony. Jakąś ma taką słabą zdolność do wytyczania drogi środkiem. Od płotu do płotu. Więc podjąłem ten temat, aby zmierzyć się z nim i próbować wam powiedzieć, co na ten temat myślę. Spróbuję bardzo krótko i może nawet trochę powierzchownie przeanalizować te stanowiska albo przeanalizować ich umocowanie biblijne. A więc Izrael to naród wybrany, którego należy błogosławić, błogosławić, błogosławić. I tutaj główną podstawą biblijną jest pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 12, wersety od 1 do 4. Proszę, aby pojawiły się za mną, abyście mogli widzieć ten tekst. Pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział, wersety od 1 do 4. I rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiących tobie, a przeklinających cię przeklinać będę i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. I dalej jest powiedziane, i Abraham wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan. Bardzo znany tekst często używany w kazaniach, mówi nam o powołaniu Abrahama. Wybraniu i powołaniu Abrahama.
I tekst mówi o opuszczeniu domu rodzinnego przez rodzinę Abrahama i udanie się w pielgrzymkę. Ta droga zaczyna się od Ur poprzez Haran do ziemi Kanaan. No tutaj pojawiają się różne zagwozdki w tym tekście, bo pierwsza z nich to, gdzie był Abraham, gdy usłyszał to wezwanie, to powołanie. Księgi Mojżeszowej wskazują na Haran, natomiast Szczepan w swoim świadectwie w 7 rozdziale wskazał na Ur. Więc mamy gdyby podwójne świadectwo Biblii, albo Haran, albo Ur. Kwestia otwarta, nierozstrzygnięta, w którym miejscu w tym momencie był Abraham, kiedy to powołanie do niego dotarło. Ale to, co nas interesuje, to to, co Bóg powiedział dalej, obietnice dla... Ja będę używał słowa Abraham, żeby nie mieszać. Abraham, Abraham, to jest jego pierwsze imię, które Bóg później zmienił na Abraham, więc używajmy tego imienia drugiego, Abraham. I wyróżniamy tutaj kilka obietnic, które Bóg złożył Abrahamowi. Pierwszą, uczynię z ciebie naród wielki. To była pierwsza obietnica. I jest to zapowiedź, że Abraham będzie ojcem narodu, czy ojcem narodów, że jego imię po prostu, jego osoba da początek wielu narodom. I kiedy patrzymy na osobę Abrahama, faktycznie tak się stało i to się w jego historii życia wypełniło. Druga obietnica brzmi, będę ci błogosławił. I faktycznie podczas ziemskiego życia Abraham stał się jednym z możniejszych ludzi tamtej epoki. Bóg mu błogosławił i to było widać w jego dobytku, w jego dorobku, w jego dziedzictwie, tym wszystkim, co zdobył. Trzecia obietnica, uczynię sławnym imię Twoje. Jest to obietnica mówiąca o tym, że Abraham będzie znany, rozpoznawany. I faktycznie, kiedy patrzymy na postać Abrahama, to także w tamtym okresie ta osoba była rozpoznawalna w tamtym rejonie. Ludzie powszechnie wiedzieli, kim jest Abraham. To nie była postać gdzieś jakaś nieznana, poboczna. To była bardzo ważna osobistość tamtego okresu i tamtego rejonu, w którym żyła. A także Abraham przeszedł do historii, bo ta postać jest rozpoznawalna także dzisiaj. Ponieważ występuje w trzech wielkich religiach monoteistycznych, tak zwanych w chrześcijaństwie, w judaizmie i w islamie, jako ważna postać, więc tak naprawdę jest przez miliardy ludzi postać Abrahama dzisiaj znana i rozpoznawalna i ludzie wiedzą, kim był Abraham. No i obietnica czwarta, staniesz się błogosławieństwem, a więc ta obietnica mówi o tym, że przez Abrahama będzie spływać błogosławieństwo na innych. I myślę, że możemy to zobaczyć w jego ziemskim życiu, bo razem z Abrahamem wędrował także Lot. Wiecie, no i Bóg błogosławił Abrahama, a przy okazji korzystał z tego Lot. I to jest taka zależność. Staniesz się błogosławieństwem, czyli to Abraham był postacią kluczową, na którą Bóg wylewał błogosławieństwo, ale było wielu, którzy z tego błogosławieństwa korzystało. To tak jak w naszym życiu. Gdy stajemy się bardziej zamożni, to jest wielu, którzy z tego korzystają. Niekoniecznie my sami, ale jest wielu, którzy z tego, tej naszej zamożności zaczynają korzystać i wtedy też są dla nas bardzo mili. No i jest w końcu zasada, czy obietnica piąta. Będę błogosławił błogosławiących Tobie, a przeklinających Cię przeklinać. Tu się kończy tekst hebrajski, ale nasi tłumacze dołożyli przeklinać będę. Będę błogosławił błogosławiących Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę. No i widzimy zasadę taką, że Bóg składa taką obietnicę Abrahamowi, że kto będzie życzliwie do ciebie nastawiony, kto będzie ci czynił dobrze, kto będzie ci błogosławił, tego ja też będę błogosławił. A kto będzie cię przeklinał, kto będzie przeciwko tobie, ten będzie miał ze mną do czynienia, mówiąc dosłownie, czy inaczej mówi Bóg. Tak? No i faktycznie, kiedy popatrzymy na życie Abrahama, to widzimy, że ta zasada w jego życiu się spełniła. Bo ci, którzy byli do Abrahama życzliwie nastawieni, i to możemy wnikliwie czytając pierwszą Mojżeszową zauważyć, byli błogosławieni. A ci, którzy występowali przeciwko Abrahamowi, mieli problemy. Doświadczył tego król Egiptu, Faraon, doświadczył tego król Gerary, doświadczyli tego różni ludzie, którzy zajmowali określoną postawę wobec Abrahama. Albo o tej postawie zależało, czy Bóg wylewał na nich łaskę, błogosławieństwo, czy Bóg był przeciwko. I kiedy mamy ten tekst z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z 12 rozdziału, jak powiedziałem, on stał się podstawą dla
tego konceptu, dla tej idei, że należy błogosławić Izrael, aby być błogosławiony. No i to nauczanie ma taki bardzo szeroki zasięg, dotyka wielu ludzi. A powiedzcie mi, kto z nas nie chce być błogosławiony? Czy jest tu ktoś taki, kto nie chce być błogosławiony? No nie ma, więc no trudno się oprzeć takiemu nauczaniu. No bo no sam sobie w kolano strzelał nie będę. Trudno się oprzeć takiemu bycie nauczaniu. Ono ma bardzo wielką siłę oddziaływania i przenika do umysłów ludzi. No ale dylemat pierwszy, który pragnę zauważyć w tym tekście, gdzie tu występuje Izrael? Niech mi ktoś odpowie. Widzicie go tam gdzieś? No, no w tym uczynię z ciebie wielki naród. Ale obietnica piąta, gdy mówi o piątej obietnicy, będę błogosławił błogosławiących tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. A więc pierwsza rzecz, na jaką warto zwrócić uwagę i która no, przy takim odczycie bardzo szczegółowym, no, możemy zauważyć, że tutaj ten naród Izrael występuje w takiej trochę formie symbolicznej bardziej niż dosłownej, bo jego w tekście nie ma. Jeżeli byśmy zastosowali zasadę interpretacji, że postać Abrahama zastępujemy słowem Izrael w całym tym tekście, to mamy absurd. Bo rzekł Bóg do Izraela, wyjdź z ziemi swojej. Na Izraele przecież nie ma. Więc przy takim logicznym podejściu i skrupulatnym podejściu do tekstu nie możemy tak żonglować, że dowolnie sobie zamieniamy, że raz używamy Abraham, a za chwilę pod słowo Abraham podstawiamy Izrael. No bo mi to wygląda niedobrze. No mi to wygląda nieuczciwie po prostu. Musimy mieć taką uczciwość egzegetyczną i kiedy czytamy tekst, to powinniśmy go czytać dosyć uczciwie i rzetelnie. Więc pierwszy taki dylemat, który pojawia się w tym tekście, to jest ten dylemat, że tutaj Izrael nie występuje w tym tekście, więc jest to słabe troszeczkę umocowanie. Ten tekst jest akurat słabym umocowaniem do tego, że w sposób bezwzględny, bezkrytyczny, zawsze i wszędzie należy Izrael błogosławić. Oczywiście istnieje taka zasada biblijna, że ta zasada, która jest gdzieś w liście do Hebrajczyków przedstawionych, że Izrael był w lędźwiach tak zwanych Abrahama, czyli funkcjonował już w Abrahamie. I oczywiście, gdyby ktoś bardzo chciał jak gdyby tutaj się podeprzeć tą interpretacją, no to może, chociaż jak powiedziałem, bezpośrednio w tekście Izrael nie występuje. No i druga rzecz, na którą chcę wam zwrócić uwagę, to już wynika z takiego chrześcijańskiego podejścia w ogóle do Biblii, do Pana Boga. Musimy zwrócić uwagę na taką rzecz, że my oczywiście pożądamy błogosławieństwa. To jest coś naturalnego. My jako ludzie wierzący szukamy wszystkich, no nie chcę powiedzieć chwytów, żeby to źle nie zabrzmiało, ale szukamy czegoś, co nam to błogosławieństwo zapewni. Co, bracie Andrzeju? Możliwości, no to może tak. Szukamy wszystkich możliwości. No i wtedy dochodzimy troszeczkę do konceptu pogańskiego, a nie konceptu chrześcijańskiego czy biblijnego. Bo koncept pogański jest taki, że trzeba zadowolić bóstwo, aby nam błogosławiło. Trzeba zadowolić bóstwo, aby nam coś w zamian dało, tak? No jeżeli my mamy takie techniczne podejście, no w Biblii jest napisane, kto ciebie, no już czytajmy Izraelu, wyrzućmy Abrahama, włóżmy tam Izraela, tak? Na potrzebę tego, co teraz mówię. Kto ciebie, Izraelu, błogosławi, będzie błogosławiony, to możemy powiedzieć tak, no cóż mi szkodzi. No jeżeli ma mi to błogosławieństwo zapewnić, to dlaczego nie? No przecież błogosławieństwo jest ważne, nawet do tego, ważniejsze od tego, co jest w sercu, bo jest wymierne. Można je zważyć, nie? Jak chcę kupić nowy samochód, to przez miesiąc będę błogosławił Izrael. A nóż pomoże. No zrozumcie, musimy to zrozumieć, że jeżeli my chcemy stosować techniczne podejście do Biblii, no to jesteśmy w czarnej dziurze, no, że tak powiem. Jesteśmy w pogańskim sposobie myślenia.
To jest dokładnie tak, jak koncept dawania. Tak? Że przynoszę 100 zł na ofiarę, ale jedyna rzecz, jakim myślę, to 1000, który mi spłynie, nie wiem kiedy i jak. Nie interesuje mnie tak naprawdę ten, komu daję, tylko interesuje mnie moje 100 zł, że zero doskoczy. To mnie interesuje. No rozumiecie, jeżeli my w taki sposób w ogóle zaczniemy podchodzić do Pana Boga, to w ogóle jest no, to straszne. To jest coś w ogóle strasznego. Bo to nie ma nic wspólnego z chrześcijańską myślą. My musimy się tego wystrzegać. Więc jeśli nawet ktoś chce widzieć w osobie Abrahama Izraela, to musi zadbać o swoje serce. Jeżeli chcemy mieć techniczne podejście i że techniczne podejście nam coś da, coś zyskamy, coś nam przyniesie, zapewni nam błogosławieństwo, bo przez miesiąc, wrzesień na przykład, od 1 zaczynając do 30 września będę błogosławił Izraela, w ogóle nic nie wiem o tym narodzie, w ogóle mnie on nie interesuje, tak naprawdę wszystko mi jedno, ale jest napisane, żeby błogosławić, czy tak rozumiem, że jest napisane, więc błogosławię, że mi to coś da, no to naprawdę musimy po prostu z tego się wycofać i czym prędzej. No bo to tak nie działa i tak nie działa, działać nie może. No. Jeśli, jak powiedziałem, jeżeli ktoś chce błogosławić Izraela, to powinien pozwolić, żeby ten Izrael wszedł do jego serca. No bo taka jest Boża zasada. Nie wystarczy techniczne podejście. A więc słuchajcie, no tutaj wam wrzuciłem jakieś dylematy tekstowe, dylematy związane ze stanem naszego serca. Jak powiedziałem, jest to bardzo nośne nauczanie, ponieważ opiera się jak gdyby, jego profitem jest osobiste błogosławieństwo, a wszystko co jest, jeżeli osobiste błogosławieństwo jest profitem, to takie nauczanie będzie bardzo łatwo się przyjmować w Kościele. Nawet czasami bezkrytyczny sposób. No bo któż z nas nie chce mieć jakiegoś w życiu profitu, a zwłaszcza, że od Pana Boga. No ale jak powiedziałem, uczulam siebie na to i was wszystkich na to, że techniczne podejście tutaj niewiele się zna. Nowe przymierze to jest serce. To przyniósł Jezus. Jezus to przyniósł. On o tym mówił, on to pokazał. On sprowadził wiarę do serca. Jak gdyby to było fundamentem jego nauczania. Dlatego też, czym on się zajmował? No właśnie, czym on się zajmował na ziemi? On na ziemi zajmował się ludźmi. Ich sercem, ich stanem, ich miejscem w relacji z Bogiem. I dążył do odnowy tego. Dobrze. I mamy teraz drugie stanowisko. Izrael został odrzucony, ponieważ odrzucił Chrystusa. I zastąpiony Kościołem, i tutaj takim fundamentalnym tekstem będzie Galacjan 6,16. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą, i nad Izraelem Bożym. To, jak powiedziałem, ja tylko pojedyncze wersety, nie całe umocowanie biblijne, bo nie ma tam to możliwości. No i tutaj mamy ten termin Izrael Boży, który tej interpretacji nie jest Izraelem etnicznym. Tylko Izrael Boży jest to Izrael nowy, tak zwany nowy Izrael, Kościół, który zastępuje tego Izraela etnicznego, tego dosłownego potomka Abrahama i zastępując Izrael etniczny, czyli państwo, naród, tutaj naród, jest dziedzicem wszystkich błogosławieństw i obietnic ich błogosławieństw. Bierze to po prostu na siebie, czyli obietnica każda dla mnie jest. Tak? Jak pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, jak będziesz szedł przez wodę, nie utoniesz, obietnica każda dla mnie jest. Bierzemy ją. Wszystkie obietnice przejmujemy, które dotyczą Izraela, przejmuje Kościół i dotyczą teraz Kościoła. Tak? No. I w tym momencie Izrael w ogóle się nie liczy, bo to nie ma znaczenia, co się z tym narodem dzieje, czy istnieje, czy nie istnieje. Zasada jest prosta. Chcecie mieć coś z Bogiem wspólnego, musicie uwierzyć w Chrystusa. Jak uwierzycie w Chrystusa, to wejdziecie do Izraela Bożego. Izrael wejdzie do Izraela Bożego i wtedy będziecie mogli być dziedzicami tych wszystkich rzeczy, które Bóg wam przyobiecał, no a dzisiaj niestety jesteście z dala na uboczu. No i taka interpretacja w świetle Biblii też niesie wiele problemów. Mnóstwo problemów. Bo chociażby taki tekst z Listu do Rzymian, 9 rozdziału, werset od 1 do 5, kiedy apostoł Paweł
podejmuje temat Izraela w liście do Rzymian i poświęca temu trzy rozdziały, można by powiedzieć, nie musiał tego tematu podjąć, bo nie o ten jest ten list. Bo ten list wyjaśnia Ewangelię. Po prostu teologiczne umocowanie dla Ewangelii, więc nie musiałby apostoł Paweł w ogóle poruszać tam kwestii Izraela, a poświęcił je trzy rozdziały poświęcił w tym liście. No i w 9 rozdziale czytamy: prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączonym od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierza i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała, ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. I nie chcę omawiać tych wszystkich tutaj elementów, szczegółów, co to jest synostwo, chwała, przymierza, nadanie zakonu i Chrystus według ciała. To są takie mocne, mocne rzeczy, które Bóg mówi o Izraelu, który przypomina o Izraelu. Ale jedna rzecz, na co wam zwrócić, to jest werset 5. W naszym tłumaczeniu to jest no, tak oddane, jak jest oddane, do których należą lub dosłownie których jest. Których jest. No właśnie, jest synostwo, chwała, przymierze, nadanie prawa, nadanie zakonu. I to nie jest mowa w czasie był, były. W czasie teraźniejszym mówi apostoł Paweł o Izraelu. Do nich to przynależy. Jak powiedziałem, ta konstrukcja grecka jest troszeczkę inna niż nasze tłumaczenie dosłownie których. Natomiast, bo Greka czasami skraca, a nasi tłumacze muszą to rozszerzyć. Więc których w domyśle jest synostwo, chwała, przymierza i tak dalej, i tak dalej. Tekst nam pokazuje szczególną rolę Izraela w Bożym planie. Pokazuje nam, że Mesjasz, nasz Zbawiciel, jest z narodu żydowskiego. Poza dyskusją są przymierza, które Bóg zawarł z tym narodem. Słowo Boże zostało nam przekazane poprzez Izraela, bo wszyscy pisarze Starego Testamentu to Żydzi. A Nowego Testamentu, za wyjątkiem Łukasza, chociaż nie jest określona jego narodowość i pochodzenie, może to prozelita, jest także pochodzenia żydowskiego. A więc z jednej strony, jak powiedziałem, mamy stanowisko błogosławić, o nic nie pytać, nie zadawać pytań, nie dociekać, nie myśleć, ale błogosławić. Z drugiej strony mamy stanowisko w ogóle się tym nie zajmować, po co? To nie ma najmniejszego sensu. Trzeba skupi się na tym, co ważne. I teraz, kiedy się przeglądamy tym dwóm skrajnym stanowiskom, wydaje mi się, że trzeba znaleźć środek. Nie ma wyjścia. Trzeba znaleźć środek. Trzeba się ustawić po środku, ponieważ to chyba wydaje się najbardziej mądra i rozsądna droga. Ustawić się po środku. Gdybym miał powiedzieć o sobie, i nie chcę że opowiadać co i gdzie i jak, ale miałem okazję być 2 razy w Izraelu. Znamy ludzi, którzy mieszkają w Izraelu. Czasami utrzymujemy z nimi kontakt, czasami go coś podpytujemy, co oni myślą, jak oni interpretują pewne wydarzenia, jak oni to przeżywają. Więc generalnie ten naród jest mi bliski. Mogę powiedzieć tak, że czy mam go w sercu? Myślę, że mam go w sercu. Myślę, że mam Izraela w sercu. Czy jestem bezkrytyczny wobec Izraela? Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Czy jestem w stanie błogosławić, kłaść ręce na samoloty F-16? Czy jestem w stanie błogosławić Armię Izraela, Mossad, Shin Bet, inne służby? Czy jestem w stanie o nic nie pytać i błogosławić każdą rakietę wystrzeloną w stronę Gazy czy w Liban? Nie. Nie jestem w stanie. Dlaczego? Bo jestem chrześcijaninem. Ponieważ jestem chrześcijaninem. I dla mnie życie ludzkie jest ważne. Każde. Każde. Gdzie jest problem? Problem jest w zrozumieniu Królestwa Bożego. W Starym Testamencie Królestwo Boże to Izraela. Chcę, żebyście to jasno sobie uświadomili.
W Starym Testamencie Królestwo Boże to Izrael i Jerozolima jako stolica Królestwa Bożego i król jako pomazaniec. I na czym polegało rozszerzanie Królestwa Bożego w Starym Testamencie? Że Dawid brał armię i Edomitów, Aramejczyków, Filistynów równo z ziemią i Bóg jest wielki, aleluja. Królestwo Boże się co robi? Poszerza. Królestwo Boże się rozwija. I Dawid był wielkim królem, bo rozszerzył co? Królestwo Boże. I to jest myślenie Starego Testamentu, to jest koncept Starego Testamentu. Rozwój Królestwa Bożego poprzez podbijanie innych narodów i podbijanie królestwa diabła, bo poganie to do diabła należą, a Izrael należy do Boga, to jest naród Boży, to jest lud Boży. Więc należy królestwo diabła niszczyć, a ustanawiać Królestwo Boże. To jest koncept Starego Testamentu. Ale kiedy Jezus przyszedł na ziemi, to czy On miał inne pojęcie o Królestwie Bożym? Jakie królestwo nam przedstawił Chrystus? Czym jest królestwo Chrystusowe? Czym jest Królestwo Boże? Czym jest to królestwo? Apostoł Paweł mówi, że Królestwo Boże to nie pokarm, nie napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. W liście do Kolosan w rozdziale 1, wersecie 12-13 napisał: dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Więc jakim królestwem my się zajmujemy? Które królestwo nas interesuje? Które królestwo my mamy poszerzać? Które królestwo my mamy głosić? W jakim królestwie my mamy funkcjonować? Co jest przekazem nowego przymierza w tym obszarze? Jeśli nam się pomieszają królestwa i my będziemy myśleć w kategoriach Starego Testamentu, że kiedy Izrael poszerza swoje terytorium, to poszerza Królestwo Boże, to znaczy, że utknęliśmy w tamtym przymierzu. I myślimy w kategoriach Starego Testamentu i Starego Przymierza. Jeżeli dzisiaj mówimy o chrześcijańskim stosunku do Izraela, powiem tylko o dwóch rzeczach, który wynika z nowej definicji Królestwa Bożego, które przyniósł Chrystus. Z nowego zrozumienia Królestwa Bożego, które zaprezentował Chrystus. Bo pamiętajcie, kiedy Chrystus był na ziemi, to On się nie zajmował wywaleniem Rzymian z ziemi Izraela. On się tym w ogóle nie zajmował. Wręcz przeciwnie, gdy trafił na pobożnego Rzymianina, to go jeszcze pobłogosławił. Co w ogóle było kosmosem. On się w ogóle tym nie zajmował. Kiedy Jezus był na ziemi, On się zajmował Królestwem Bożym, a Królestwo Boże to zapraszanie ludzi do relacji z Bogiem. Więc jakie jest zadanie, misja i powołanie Kościoła? Po pierwsze, to jest rozszerzanie Królestwa poprzez głoszenie pojednania z Bogiem przez ofiarę Chrystusa, czyli głoszenie Ewangelii. To jest fundamentalne zadanie. Rozszerzamy Królestwo Boże poprzez to, że zwiastujemy Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Wzywamy ludzi do upamiętania ze swoich grzechów. Zapraszamy ich do pojednania się z Bogiem i kiedy ten akt się w ich życiu dokona, kiedy Bóg im przebaczy grzechu, stają się częścią Królestwa Bożego. I to jest nasza misja i zadanie, a nie interesowanie się, czy uczknęli już strefę Gazy, czy uczknęli tamto, czy zabrali tamto. Naszym zadaniem jest przyprowadzanie ludzi do Królestwa Bożego. Tym się zajmował Chrystus, tym się zajmował apostoł Paweł, tym się zajmował zdrowy Kościół i tym się zajmuje zdrowy Kościół dzisiaj. Rozszerzaniem Królestwa Bożego. I apostoł Paweł napisał, że nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, to jest Rzymian 1:16-17. Jest ona bowiem mocą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w nim bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I to była misja apostoła Pawła i on tę misję przekazuje Kościołowi. Nie wstydzę się Ewangelii, która jest do zbawienia, ma moc, by zbawić i on się też nie wstydzi powiedzieć najpierw Żyda, potem Greka. Ale przekaz jest ten sam dla Żyda i dla Greka. Jest ta sama Ewangelia.
No nie ma jakiegoś innego przesłania dla Żydów, innego przesłania dla Greków. To jest ciągle to samo przesłanie, ta sama Ewangelia. Że my stworzymy jakiś specjalny sposób postępowania z Żydami, a będziemy mieli inny sposób postępowania z nieżydami. No przecież apostoł Paweł to jasno stwierdza. Jest tylko jeden sposób postępowania, ta sama Ewangelia. Dla jednych i dla drugich. I to było misją Kościoła w starożytności, to był misją apostoła Pawła i on to robił. I wszyscy ludzie, którzy to rozumieją, na tym się skupiają. Czy łatwo jest głosić dzisiaj Królestwo Boże Żydom? Oczywiście, że nie. Jest ekstremalnie trudno. Wydaje się to wręcz niemożliwe i na to się złożyło wiele czynników, ale urodziliśmy się na pograniczu XX, XXI wieku. Nie myśmy tworzyli tą historię żeśmy zastali i ona jest trudna. Urodziłem się tu i teraz i zdaję sobie sprawę z tych wszystkich lat zaszłości, które wpływają na to, że dzisiaj Żydom jest tak trudno głosić Ewangelię. Ale kiedy jesteśmy uczciwi, to wszystko zaczęło się wśród Żydów, bo to oni pierwsi uznali, że Jezus z Nazaretu nie jest Mesjaszem Izraela, a później spreparowali pewne poglądy, fakty, które przekazali z pokolenia na pokolenie, że Jezus z Nazaretu nie jest Mesjaszem. To oni pośród siebie to przekazali innym. Oni są pierwszymi, którzy o tym mówią swoim dzieciom, uczą tych swoich dzieci, że Jezus z Nazaretu nie jest Mesjaszem. Więc to jest jedna rzecz, która powoduje, że Chrystus, czyli nasz Chrystus, nasz Mesjasz, Jezus z Nazaretu, w ich umysłach jest osobą nie do przyjęcia, jeżeli Bóg nie uczyni cudu. Oczywiście drugą rzeczą jest to, że chrześcijaństwo dzisiaj jako religia jawi się jako religia bałwochwalcza. No musicie zrozumieć, w Jerozolimie, jest, w mieście Żydów, po prostu to, co tam narobił tak zwany Kościół, to jest nie do pojęcia. A jedyna rzeźba Dawida, jaka jest, to jest pod Kościołem chrześcijańskim. Żydzi nie mają rzeźby Dawida, ale Kościół chrześcijański sobie zrobił rzeźbę Dawida. To dla nich chrześcijaństwo się jawi jako bałwochwalcza totalnie religia, wyznanie, od którego trzymają się z dala. No i trzecia rzecz, oczywiście trudne dziedzictwo historyczne, a więc chrześcijanie nie szczędzili Żydom razów w swojej historii. Więc to wszystko powoduje, że nie jest łatwo głosić Ewangelię Żydom. Co prawda my nie mamy takiego bezpośredniego kontaktu, ale kto z nas wie, czy nie ma pochodzenia? Skąd to wiesz? Czy nieznane są historie zaciekłych antysemitów, którzy nagle odkryli w jakiś niesłychany sposób, że ich dziadek to Żyd? Słuchajcie, no. My mówimy, nie znamy Żydów. A skąd wiesz? Niektórzy podchodzą do tego jak do choroby. Nie będę się badał, żeby nie wiedzieć. Lepiej nie wiedzieć, tak? No więc skąd wiesz? Na zbawienia Żyda, później Greka. Więc po pierwsze, przesłaniem Kościoła jest rozszerzanie Królestwa Chrystusowego, które przyniósł Chrystus, Królestwa Chrystusowego, poprzez jednanie ludzi z Bogiem przez Jego ofiarę, przez Jego śmierć. I jest to jedno przesłanie dla Żydów i dla pogan. Jedno przesłanie. Nie widzę, że apostoł Paweł miał dwa przesłania. Jedno dla Żydów, a drugie dla pogan. Nie widzę tego. Jedno przesłanie. Oczywiście w szczegółach później, ale jeżeli chodzi o pojednanie, to jedno. O zbawienie to jedno. I kolejna rzecz, na którą chcę wam zwrócić uwagę. Jeśli nawet wychodzisz z założenia, nie znam Żydów, nie wiem, jak im głosić Ewangelię, jest to trudne, zawsze dostanę cięgi, kiedy bym próbował, to druga rzecz, jaką pisze apostoł Paweł, to modlitwa o Izrael. Rzymian 10:1-3. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierza ku zbawieniu Izraela. Daje im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. To jest druga rzecz. Apostoł Paweł tę samą Ewangelię głosił Żydom i poganom, ale w sercu miał naród żydowski, bo sam był z tego narodu. I to jest szczera modlitwa. Nawet dalej napisał rzecz niebywałą, bo on mówi, albowiem ja sam gotów byłem modlić się do Boga, by być odłączonym od Chrystusa. Za braci moich, krewnych moich według ciała, więc za Izraelitów. Więc to pokazuje, jak głęboko apostoł Paweł miał ten naród w sercu. Zresztą też widzimy w dziejach apostolskich, jak on często wracał do Jerozolimy. Jak często wracał, jak on miał w sercu ten naród. Ale nie przedstawił im innego konceptu zbawienia. Mimo tego, że miał ich tak bardzo w sercu.
rozumiał, że jest jedna Ewangelia. Rozumiał to bardzo dobrze. Więc bracia, druga rzecz, jeżeli nie wiemy jak, nie umiemy, nie znamy, to możemy się modlić o Izrael, ale kierunkowo. Nie tak jak mówię, kłaść ręce na F-16, czy oni już mają chyba F-35, tak? Na F-35 i mówić God bless you. Jeżeli chcemy się modlić o Izrael, to modlić się ku zbawieniu Izraela. Żeby Bóg otworzył ich serca. Żeby zasłona została zerwana. Ale jak powiedziałem, trzeba to mieć w swoim sercu. Najpierw się o to należy modlić. Podsumowanie. Modlitwa o Izrael jest ważna. Ale modlitwa zmierzająca do zbawienia Izraela. Na to liczymy, na to czekamy. Że Bóg kiedyś zdejmie zasłonę z oczu. Zresztą jest powiedziane u proroka Zachariasza, że przyjdzie dzień, kiedy zobaczą tego, którego przebodli. To jest moja osobista opinia, nie musicie jej podlegać, ale ja wierzę, że Izrael opiera się w wierze w Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza, ale według mnie to jest naród, który może jednego dnia się nawrócić. To jest mój koncept. Jednego dnia. Wiecie dlaczego? Bo widziałem to w Biblii. Chyba żaden naród na świecie nie ma takiej zdolności. Widziałem to w Biblii, że odchodzili od Boga, ale jak zaczęli pokutować, to cały naród. Wszyscy się zebrali. Wszyscy. Więc gdzieś w moim sercu jest to, że może być taki dzień, taki okres, taki eon, że Izrael przeżyje zdjęcie zasłony. Pan Bóg się ich dotnie. Jeśli wierzysz w to, że gdy będziesz błogosławił Izraela, będziesz błogosławiony, może tylko jedna rzecz. Zadbaj o serce. Nie o techniczne podejście, zadbaj o serce. Jeżeli szukasz tego, aby ci Bóg błogosławił. I wiecie, czym zakończę? Kazaniem na górze. Bo zaczynałem od tego, że każdy z nas chce być błogosławiony. Każdy. Nikt nie odda błogosławieństwa. Nie powiem, że jesteśmy w stanie żabę zjeść żywcem, żeby być błogosławieni. Chociaż przed chwilą to powiedziałem. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszani. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Boże. Chcesz być błogosławiony? Wpuść to do swojego serca. Zapraszam cię do modlitwy. Powstańmy.